Bardzo serdecznie witam Was i cieszę się, że po raz 18 sięgamy do tej księgi, ażeby tę panoramę najbardziej fascynujących i trudnych tekstów z księgi proroka Daniela ogarnąć, próbować ją zrozumieć i może jakoś pomóc sobie, jak czytać starotestamentowe teksty, w ogóle proroctwa ze Starego Testamentu, gdy one odnoszą się do czasów Nowego Testamentu. Wielu z nas nie zwraca uwagi na to, kiedy dane proroctwo zostało zapisane, a kiedy ma się wypełnić. I w księdze proroka Daniela, jeżeli pominiemy ten, zdawać by się mogło, drobny element, ale jakże istotny, gubimy bardzo dużo z treści, które tam zostały zawarte. 11 i 12 rozdział to jest panorama. Panorama wszystkiego, co od czasów starożytnych, od VI wieku, od tego, gdybyśmy precyzyjnie chcieli powiedzieć, 534 roku, kiedy Daniel otrzymuje tę ostatnią wizję, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W pewnych sprawach i opisach, w tym 11 rozdziale, zauważamy, jak drobiazgowe jest to proroctwo, te wszystkie zapowiedzi. W niektórych momentach zauważamy, że są poważne luki czasowe, przeskoczenia czasowe. Dlaczego tak jest? Konieczne jest uważne czytanie tych tekstów. My przed sobą już mamy czwartą, piątą wizję w zasadzie. Mieliśmy pierwszą wizję w 2 rozdziale. To jest ta, którą Bóg dał Nebukadnezarowi, a Daniel ją wyjaśniał. W 7 rozdziale już jest proroctwo, które Daniel otrzymał i to jest, jak zwracaliśmy wtedy uwagę, rozbudowany opis, uszczegółowiony opis tego, co w 2 rozdziale było pokazane. 3 wizja to był 8 rozdział i tam dokumentacja tych małych rogów następowała. Temu poświęciliśmy też sporo czasu. Kolejna wizja to był 9 rozdział, proroctwo bardzo szczegółowe, dotyczące Mesjasza, dotyczące wyjaśnienia kwestii 2300 wieczorów i poranków, o którym Daniel nam sygnalizował i który opisał w 8 rozdziale. Główna trudność interpretacyjna rozdziałów 11 i 12 polega na tym, że tamte opisy mogą po części odpowiadać niektórym ważnym historycznym okresom i wydarzeniom, które następowały. Czasem jeszcze ważniejsze od nich będą pominięte, natomiast będą wyeksponowane, zdawać by się mogło, całkowicie nieznane nawet historii powszechnej wydarzenia. Dlaczego tak jest? Bo to zastanawia każdego, kto z uwagą czyta te teksty. I jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Wróćmy do tekstów, które przed chwilą Karol czytał. Chrystus dwukrotnie, zanim rozstał się ze swoimi uczniami, podczas tamtego wieczora wypowiedział zdania bardzo niemal bliźniaczo do siebie podobne. Prawda? Zauważacie? Ale jednak nie identyczne. Jednak różnią się sobą. Już teraz powiadam wam, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli, że ja jestem, wypowiedzi prorocze Jezusa Chrystusa i zapowiedzi pewnych wydarzeń miały świadczyć o jego mesjanistycznym posłannictwie, o tym, że jest Zbawicielem, ale były też jego zapowiedzi, które oznajmiał swoim uczniom i w odniesieniu ich mówi: teraz powiedziałem wam, zanim to się stanie, a więc pewne wydarzenia miały nastąpić, abyście
uwierzyli, gdy to się stanie. W pierwszym przypadku odnosi się to do wiary w Niego i Jego posłannictwa, w drugim przypadku do wydarzeń przez Niego zapowiadanych. Ale co jest istotne, że pieczęcią prawdziwości proroctwa i właściwego jego zrozumienia jest spełnienie się tego proroctwa. Chrystus nie każe nam wierzyć i stawiać kropki nad i nad żadne proroctwo, nawet żadną jego zapowiedź, jeżeli ona się jeszcze nie spełniła. Dopiero gdy się stanie, wtedy Bóg oczekuje, że uwierzymy. Pamiętamy te zasady interpretacji proroctw? Bo mamy się, gdy już zrozumiemy proroctwo, mamy się przygotować na jego wypełnienie. Mamy dostosować nasze życie do oczekiwań Boga zawartych w danej wypowiedzi. Teraz zajmiemy się charakterystyką treści proroczych zapisanych w rozdziałach 11 i 12. A więc od tej pory już tak jak gdyby w odcinkach pójdziemy aż do jutrzejszego wieczora. Bardzo ważne jest to, by nie przeoczyć faktu, że podobnie jak mówiliśmy w poligrafii, ta sama prorocza wizja, która następuje, ona nie eliminuje tamtych, ona je uszczegóławia, ona je wydobywa pewną głębię, nowe kolory, jak to mówiliśmy, z nałożenia się i z intensywności tych wcześniejszych i tych, które teraz następują. To jest kolejna cecha tych proroctw w Księdze Daniela. Stanowi ta charakterystyka swego rodzaju zwieńczenie wcześniejszych, wcześniej przez nas poznanych wizji. Ostatnie rozdziały, 11 i 12, uszczegóławiają treści wcześniejszych obrazów, a zarazem są sprawdzianem poprawności ich rozumienia przez nas. Jest to jedna z cech charakterystycznych zapisanych w Księdze Daniela proroka. I nie tylko. W Apokalipsie jest ta sama zasada uzewnętrzniona. A więc co tutaj jest takiego istotnego? Proroctwa w Księdze Daniela, aczkolwiek opisują wydarzenia od starożytności aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, to bardziej, w większym stopniu, z większym naciskiem, z większą emfazą koncentrują się na wydarzeniach dotyczących ery chrześcijańskiej, a nie wydarzeń w Starym Testamencie. Im bliżej końca księgi, o tym już mówiliśmy w 8 rozdziale, tym bardziej zanika język symboli, nie zaniknie nigdy całkowicie, ale będzie coraz mniej tego symbolicznego języka w proroctwie na rzecz dosłownego opisu wydarzeń, które proroctwo przepowiada. Przypomnijmy sobie pokrótce treść tych proroctw. Przełomowym w tym względzie tekstem, do którego symbolika narasta, a później zanika, jest 8 rozdział i wiersz 14. To jest kluczowy, jeden z najważniejszych tekstów w księdze proroka Daniela. One wszystkie, te wszystkie wizje, a w sumie tutaj mówimy o rozdziale 2, 7, 8, 9, o tutaj widzę, że nie wczytałem 9, i 11 do 12, doprowadzają do czasów końca i do końca czasu. Tę różnicę już poznaliśmy, prawda? Jaka jest różnica między czasem końca a końcem czasu? Czas końca to wydarzenia, już w tej chwili możemy otwarcie mówić, bo tośmy przestudiowali, przed rewolucją francuską. To wydarzenia, przepraszam, czasów końca. To wydarzenia po rewolucji francuskiej. Dlaczego? Nie dlatego, że była rewolucja.
Tylko dlatego, że wtedy wypełniło się proroctwo o supremacji Małego Rogu, 7 rozdziału. I to nas doprowadza do czasów końca. Wszystkie inne proroctwa i zapowiedzi będą się realizowały w czasie końca. A koniec czasu to jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, kiedy kończy się czas dla tej ziemi, również czas zbawienia dla mieszkańców tej ziemi. Następna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę. Te proroctwa, jak mówiliśmy, oglądamy w 5 odsłonach i za każdym razem rozumiemy coś więcej. Właśnie ta zasada powtarzania i rozszerzania materiału, zastanawiałem się, jak to graficznie przedstawić, i chyba różnicowaniem wielkości czcionki i kolorystyki. 2 rozdział ma dużo materiału, całą historię świata od Babilonu aż do uderzenia kamienia, czyli do końca czasu łaski. 7 rozdział podobnie, ale już mamy więcej. 8 z 9 jeszcze więcej. 11 z 12 będzie miał jeszcze więcej szczegółów i chociaż znowu sięga do starożytności, cała koncentracja i nacisk jest na czasach Nowego Testamentu. A więc jeszcze raz to inaczej wyrażone w tym tekście. Nie wiem, czy to powtórzenie wyjaśnia, czy może przyćmiewa trochę to, cośmy do tej pory powiedzieli. Ale podobnie jak rozdział 2 znajduje swoje rozszerzenie w 7, a 8 w 9, tak 11 dostarcza informacji dotyczących wcześniejszych wizji, które prorok otrzymał w poprzednich rozdziałach dotyczących Wielkiego Boju, od ukształtowania się Małego Rogu. I to jest charakterystyczne w rozdziale 11, że tam mamy historię od ukształtowania się Małego Rogu 8 rozdziału. Wcześniejsze potęgi są tylko wspomniane i aż do czasu ostatecznego i końca czasu. Kto towarzyszy Danielowi prorokowi w tych wizjach? Ten sam anioł, który był w rozdziale 8. Dzisiaj rano na to zwracaliśmy uwagę. Anioł Gabriel. Eschatologia nowotestamentowa zasadza się na proroctwach Daniela. Zwróćmy uwagę, ja przytoczę tylko niektóre momenty. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, rozdział 25. To jest rozszerzenie i uszczegółowienie tego, co czytamy w księdze proroka Daniela. Nawet wiersz 15 mówi, kto czyta proroka Daniela, ten niech uważa. Co więcej, tutaj jest powiedziane, że przyszedłem, aby ci wyjaśnić to, co przyjdzie na twój lud w czasach ostatecznych. To jest ciekawe określenie. Twój lud, czyli lud Danielowy. Nie, że ten lud należy do Daniela, ale to jest lud, do którego Daniel należy. To jest twój naród, to jest twój kościół. Co przyjdzie na twój lud w dniach ostatecznych? Dni ostateczne to dni poprzedzające powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jak mówiliśmy, już po końcówce XVIII wieku. Teraz, jaki lud żyje na tej ziemi, który jest ludem Daniela? I jest w samej końcówce. Tutaj mówi na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy przyszłych dni. Kiedy taki zwrot mieliśmy? W 8 rozdziale. A więc jak gdyby anioł wypowiadając się zarzuca takie klamry myślowe, pojęciowe, ażeby nie pogubić się. I tylko uważne studium, uważne czytanie w tym nam dopomaga. To proroctwo skupia się na losach ludu Bożego żyjącego na ziemi w czasach,
ostatecznych. Gdzie jest ten lud? Kto stanowi lud Boży, a zarazem lud Daniela w ostatecznych czasach? W proroctwach dotyczących czasów Starego Testamentu Izraelem to potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba. To etniczny naród. Oni mają po prostu te same geny. Z tego samego ojca, z tej samej matki. W Nowym Testamencie Izrael Boży to naśladowcy Jezusa Chrystusa. I nie tylko. To ludzie wierzący ze wszystkich narodów, pokoleń, języków i ludów, również ci, którzy w Starym Testamencie w Niego wierzyli. To jest ten Izrael. Apostoł Paweł, który w liście do Rzymian od 9 do 11 rozdziału wyjaśnia kwestię Izraela, to wyjaśnia na tej zasadzie, że jest to ten święty pień. To są ci patriarchowie. To są ci, którzy z Bogiem zawarli albo z którymi Bóg zawarł przymierze. I mówi, na tym drzewie będą różne rzeczy się działy, ale pień pozostanie zawsze ten sam. Jedne gałęzie będą odłamywane, inne będą wszczepiane. Te odłamane znowu jest szansa, że można wszczepić. Ale pień jest ten sam. Bóg ma jeden lud w całej historii na tej ziemi. Nazewnictwo Izrael. Jak wiemy, to coś znaczy. W Starym Testamencie my wiemy, że miano Izrael otrzymał jeden z potomków Abrahama, który miał na imię Jakub. Pamiętacie tę walkę z aniołem, czy z Bogiem, jak tłumaczą to teksty biblijne, gdzie imię Jakuba jest zmienione. Jest zmienione dopiero wtedy, gdy przyznał, że on jest Jakub. Co znaczy imię Jakub? To jest bardzo wielkie uproszczenie. Ten, co trzyma psa napięte. Człowiek obrotny, przebiegły, taki, który sobie w każdej sytuacji da radę. Jeszcze się nie urodził, już kombinował i później kombinował całe życie. Czy ludzie tak operatywni chętnie by się godzili na miano oszust? Czy wszyscy tacy ludzie są oszustami? Nie. Ale to jest taniec na linię. Bardzo blisko oszustwa, gdy zajmiesz się takim kombinowaniem. I dlatego nieraz upraszczając, mówimy oszust. Ale dla Labana to był niedościgły rywal i tak samo Laban dla Jakuba, a jeden drugiego oszukiwał. I otrzymał imię Izrael, co oznacza? Zwycięzca. Czytajcie proroctwa starotestamentowe, szczególnie Izajasza, gdzie nieraz obok siebie, gdy Bóg mówi o tym ludzie, o tym narodzie, mówi, jesteś Izrael, a za chwilę jesteś Jakub. Bo w tym narodzie, tak jak w każdym człowieku, jak w każdym z nas, są te dwie natury, które się zwalczają nawzajem. Jakub, gdy się już nawrócił, nie myślmy, że się już nawrócił i już aureola nad jego głową zajaśniała i on nie mógł zgrzeszyć. I Bóg o tym doskonale wiedział. Doskonale wiedział. Gdy Bóg nawet przez proroka Malachiasza tam zwraca uwagę, to jest ostatnie wieki przed narodzeniem Chrystusa. IV wiek to jest autorstwo księgi Malachiasza. Bóg mówi, ja, Pan, nie zmieniam się, ale i wy nie przestaliście być synami Jakuba. To coś znaczy. Gdy uważnie czytamy Pismo Święte, pamiętajmy, że wtedy zwracano baczną uwagę na imiona, na nazwy. W
Nawet w Apokalipsie mamy taki bardzo ciekawy tekst w 11 rozdziale, gdzie ci Boży świadkowie są zabici i dowiadujemy się, że leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, nazwanego w przenośni Sodomą i Egiptem, gdzie ich Pan został ukrzyżowany. Gdzie Pan został ukrzyżowany? W Jerozolimie. Sodoma, Egipt i Jeruzalem. Wszystkie w negatywnym oglądzie stanowiły jak gdyby jedność. Asymilacja tych złych rzeczy. I to Nowy Testament przenosi to nazewnictwo. Bo przecież nie działo się to ani w Egipcie, ani w Sodomie, która dawno nie istniała, ani nie działo się to w Jerozolimie. To działo się na całym obliczu ziemi. Popatrzmy na przynajmniej dwa teksty z Nowego Testamentu, które dowodzą, że lud Boży w Nowym Testamencie i lud Boży w Starym Testamencie to jest ten sam lud. Ale kto inny do tego ludu należy? Nie ten jest Żydem, napisał Paweł w liście do Rzymian, który jest Żydem na zewnątrz. Nie to obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. To jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę u Boga. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. A więc zwróćmy uwagę, że Pismo Święte w Nowym Testamencie jak gdyby każe nam się rozstać z literą, z brzmieniem. Za brzmieniem, za literą zawsze stoją pewne treści, pewna głębia. I Biblia nas zachęca, aby odkrywać tę głębię. I to w 11 rozdziale przeważa. W liście do Galacjan Paweł napisał: albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. Jak to nie ma różnicy? Są kobiety i są mężczyźni? Są Grecy i są Żydzi? Są. Ale dla Boga to zróżnicowanie już nie istnieje. On patrzy na serce. Mówi, jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama. Dziedzicami według obietnicy. A więc ten Stary Testament ma ten sam korzeń, ten sam pień, ale cechy Abrahama trzeba mieć, żeby powoływać się na Abrahama. Pamiętamy, że Chrystus kiedyś, jak mu zarzucali, my jesteśmy przecież dziećmi Abrahama. Chrystus powiedział, z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahama. I oni rozumieli, co to było. To były narody pogardzane. To były narody, które wyzywano od psów albo zatwardziałych jak kamienie. Mówi, nawet te kamienie mogą być zmienione. Ale nie chodzi o badanie DNA, że wtedy jesteś Żydem i wtedy jesteś prawdziwym Izraelitą. Podobnie jest z położeniem geograficznym Palestyny, gdzie w tamtym czasie mieszkał naród izraelski. Starożytny Izrael, który zamieszkiwał Palestynę, mógł być zaatakowany tylko z dwóch kierunków. Z północy albo z południa. Na wschodzie była pustynia, tam pomniejsze narody były, Moabici, Edomici, na południowym wschodzie. Inni jeszcze. Ale główni nieprzyjaciele, ci, co szkodzili Palestynie, przychodzili z północy. Jeżeli byli nawet ze wschodu, jak Babilończycy, to musieli najpierw Doliną Eufratu i Tygrysu wyjść na wysokość Karkemisz, Haranu
i dopiero z północy zaatakować. I z południa, tam był jeden wróg, bardzo dokuczliwy, i to był Egipt. Król północy miał swoje cechy i król południa miał swoje cechy. Na północy mieszkały te narody wymienione wcześniej, Asyria, Babilon, Media, Persja, na południu Egipt. Król północy był zawsze religijnie tolerancyjny wobec wyznawców Jahwe, wobec kultu, który realizował Izrael. Gdy dzisiaj już przed południem o tym mówiliśmy, król asyryjski zabrał 10 pokoleń izraelskich do niewoli i sprowadził osiedleńców, to później zgodził się na to i znowu wysyłał z powrotem tych mieszkańców 10 pokoleń, ażeby uprawiali tam tę ziemię, aby był tolerancyjny dla religii. Dzisiaj czytaliśmy, że Samarytanie przyszli do Zorobabela i do Jozuego i mówią: my wierzymy tak, jak wy wierzycie. I królowi północy wcale to nie przeszkadzało. Babilończycy bardzo tolerancyjni, chyba że to godziło w ich bogów. Ale żeby atakować Boga Jahwe? Dlaczego? Na południu było inaczej. Król południa, chociaż miał plejadę swoich bóstw, nie dopuszczał myśli, że istnieje Bóg Stwórca. Monoteizmu nie dopuszczał. Przez krótki okres czasu jeden z faraonów stał się czcicielem słońca i wprowadził monoteizm. I po jego śmierci szybko zatarto wszelkie ślady. Przy pierwszym spotkaniu Mojżesza i Aarona z faraonem egipskim, gdy przyszli do niego i powiedzieli: Jahwe, nasz Bóg, mówi, abyś puścił jego lud, wypuścił z niewoli. On mówi: co? Jahwe nie znam. I tam aż słychać to: nie znam i nie chcę znać. A Izraela nigdy nie puszczę. A więc gdy mówimy o położeniu Palestyny i o królu północy i południa, o jego wrogach i o charakterystyce tych wrogów, to tradycja, historia utrwaliła te wartości. I one pozostają. A więc mamy mapę Palestyny, niewielki to kraj, na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, aż tutaj do Zatoki Akaba na południu, tam pod Syrię, teraz mamy tam Liban. I to jest cały Izrael. Izrael miał takie położenie jak Polska w Europie. Tylko Polska jest między młotem i kowadłem wschód-zachód, a Izrael między północ i południe. Cokolwiek potęgi na północy miały do Egiptu, to szły przez Izrael. Co kiedykolwiek Egipt szedł na północ, aby niszczyć tam Asyryjczyków, a później potykać się z Babilończykami, to wiemy, ta walka, która się rozegrała, i dodatkowo z tej okazji Nebukadnezar trącił o Jerozolimę w 605 roku. To była walka pod Karkemisz pomiędzy Egipcjanami i pomiędzy Babilończykami. Ale zawsze ktokolwiek się bił, to cierpiał Izrael. Zawsze plądrowany był Izrael. Tak to wyglądało na mapie lokalnej. Tak wygląda Izrael tutaj już na mapie basenu Morza Śródziemnego. A przestało mi to świecić. Tak? Ale widzimy, prawda? Tu jak kanał Suezki, Suez, Cypr, Liban, Izrael. Gdy popatrzymy na ówczesny świat i takie usadowienie Izraela w
Palestynie, to było coś niezwykle dogodnego w upowszechnianiu myśli i prawd Bożych dla wszystkich narodów. Z jednej strony oni przychodzili, ale nie tylko jako wojownicy, czasem jako handlarze, czasem jako ludzie żądni przygód. Nie mogli inaczej przedostać się z północy na południe, nawet ze wschodu czy z zachodu. Z zachodu to było Morze Śródziemne. Tam Tyr odgrywał tylko ważną rolę. Cypryjczycy częściowo. Ale stąd nie było napływu. Z pustyni też nie było. Wszyscy, nawet jak na wschodzie czy na zachodzie, musieli iść albo na północ, albo na południe i dostawali się do Izraela. Przez wąski przesmyk. Wszyscy musieli się otrzeć o Jerozolimę, o kult, o świątynię, o ołtarz, o nadzieje mesjańskie. To było cudowne. Bóg tak usadowił swój naród. To nie naród miał wędrować, tak jak w Nowym Testamencie, tylko naród był na miejscu, a ludzie wędrowali. Ale przy okazji Izrael też cierpi. Gdybyśmy chcieli popatrzeć na globie ziemskim, na Izrael, to nie świeci. To tam właśnie mamy Morze Śródziemne, nad Libią, nad Egiptem, Algeria tutaj w Afryce, na tym kontynencie. Taki krążek niewielki, to jest powiększony, bo na mapie nie jest on tak duży, jak tutaj go pokazałem. Bóg zawarł przymierze ze swoim narodem, gdy go miał wprowadzić do ziemi obiecanej. Moja jest cała ziemia, ale wy będziecie narodem królewskim i kapłańskim. Piotr później wyjaśnia to Izraelowi Nowego Testamentu. Po co? Dlaczego to przymierze? Abyście zwiastowali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej mojej światłości. Ale ja miłuję wszystkie narody. Ja miłuję wszystkich. I Bóg stwarza zawsze dogodne warunki. Misja zbawienia dla wszystkich narodów świata była. Najpierw na terenach Imperium Rzymskiego, później coraz dalej istniała po śmierci Jezusa, po Jego zmartwychwstaniu, w niebo wstąpieniu, wstąpieniu Ducha Świętego rozprzestrzeniła się i dzisiaj mamy ją na całej kuli ziemskiej. Jest tak dziwnie poznakowany ten globus. Wyobraźmy sobie, że król północy, ten tolerancyjny wróg Izraela, ma taki znaczek. Że król południa ma taką gwiazdę. A Izrael, lud Boga, ma taki krzyżyk. W Starym Testamencie Izrael był w Palestynie, król północy był na północy, król południa był na południu. Jak to jest w Nowym Testamencie? Gdzie jest Izrael? Ludzie, którzy uwierzyli Bogu i przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela. Ci dziedzice Abrahamowi na całej kuli ziemskiej. A gdzie jest król północy? Też na całej kuli ziemskiej. A gdzie jest król południa? Popatrzmy, jak wszystko się zmieniło. I jeżeli tego nie uwzględnimy, to tak jak wielu ludzi czytających proroctwa, będziemy oglądać się na Palestynę, tam na Dolinę Jozafata. Dolina Jozafata była symbolem tego, co dziać się będzie w czasie końca. Ale to miejsce jest... Nie wiem, który naród ma tak małą armię, żeby się tam na Dolinie Jozafata wszyscy zmieścili. A tam ma się zmieścić cały świat. Armagedon to Harmegiddo, niektórzy mówią. A więc Megiddo, tam jest ta Dolina Jozafata, opodal. Megiddo to nawet nie jest góra, to jest wzgórze pewne. I teraz
że ten Armagedon rozegra się w Palestynie. Zapominamy, że Chrystus już umarł na krzyżu, że już system ewangelizowania się zmienił, że już etniczne położenie Izraela nie ma żadnego znaczenia w planie zbawienia. Izrael jest wszędzie, dlatego jego wrogowie, tolerujący jego wierzenia, a jednak wrogo nastawieni, też są wszędzie. I ci, którzy mówią, nie znam Boga, a Izraela nie puszczę, Izrael będzie robił to, co ja zarządzę, też są wszędzie. Gdy studiujemy później Księgę Objawienia, to możemy wyciągnąć bardzo prosty wniosek, że Armagedon to nie jest nawet kula ziemska. To jest umysł i serce każdego człowieka, w którym ta walka się rozegra. Bo to jest walka o zbawienie albo walka doprowadzająca do śmierci. Określenia król południa i północy to inaczej. Potęgi, państwa, systemy występujące przeciwko Bogu, przeciwko jego planowi zbawienia, zbawienia człowieka, a także ci wszyscy, którzy z różnych przyczyn uciskają lud Boży na przestrzeni wieków, już w Nowym Testamencie, ale zarówno w Starym Testamencie było podobnie, chociaż te topograficzne rozwiązania nadal obowiązywały. Z uwagi na tę rzeczywistość, w wielkim boju między dobrem a złem jest nieważne, gdzie mieszkasz. Jak rozmieszczone są te siły? One są wszędzie, gdzie są dzieci Boże. I jedne, i drugie. Już teraz nie kierunki świata nam określają, gdzie mamy jakiego wroga. To określa sposób zachowania tego wroga, metody i ataki, które dopuszcza. Jedni są tolerancyjni, a jednak robią wszystko, aby nas zniszczyć. Inni otwarcie są nietolerancyjni. Obaj królowie znajdują się pod każdą szerokością geograficzną. I tak samo jest z ludem Bożym. W Nowym Testamencie te cechy charakterystyczne króla północy i południa widoczne są u adwersarzy Boga i jego ludu i pomaga nam to zrozumieć te wszystkie proroctwa, które się wypełniają, a były wygłoszone, były nam podane na bazie rozumowania Izraela etnicznego. Dalsze cechy proroctwa w Księdze Daniela. Wrogowie chrześcijan, którzy niekoniecznie niszczą chrześcijaństwo, nawet czasem mianują się być też chrześcijanami, niszczą lud Boży. Proroctwa też te w 11 rozdziale koncentrują się na tych wydarzeniach, które mają związek z Kościołem Bożym, a nie na tych, które odnotowuje powszechna historia świata. Nieraz chcielibyśmy i szukamy proroctw, gdzie są proroctwa o I wojnie światowej, a o drugiej możliwe, żeby nie było? Nie ma. W całej Biblii nie ma. Natomiast będą proroctwa, tak, o Związku Radzieckim, o Chinach. Niektórzy wiążą Armagedon i zapowiedzi z 11 rozdziału z Chinami. Atak na świątynię w Nowym Testamencie, atak na Boga, miejsce Jego przebywania, w tym także na Jego wyznawców, w których to sercach On mieszka przez Ducha Świętego. To jest działanie wrogów północy i południa. Popatrzmy na to zestawienie. To jest taki ogólny podział treści 11 rozdziału
i 12 w zasadzie na samym dole. W pierwszych dwóch wierszach 11 rozdziału opisane jest panowanie Persów. W kolejnych dwóch wierszach panowanie Greków. Od wiersza 5 do 13 ukształtowanie się królestw północy i południa. I w tym odniesieniu historycznym w jednym i drugim przypadku król północy i król południa to są Grecy. Ale do tego dojdziemy. 14 i 15 wiersz to kłopoty króla południa i nie tylko jego kłopoty. Kłopoty, które się bardzo mocno dają we znaki ludziom wtedy żyjącym. Wiersze 16 do 20 następuje pierwsza podmiana króla północy, kiedy Grecy są pokonani przez mały róg, wtedy wyrastający, inaczej przez Rzym. Trudno jeszcze mówić o imperium wtedy, to jeszcze nie było imperium. 21 do 32 to jest druga podmiana króla północy. To jest to przeobrażenie tego małego rogu z fazy politycznej i pogańskiej w fazę religijną. Wiersze 33-35 to faza dominacji powszechnego kościoła chrześcijańskiego, rzymskiego i częściowa odnowa, jaka tam miała szansę zaistnieć. 36 do 39 to zwycięstwa, triumfy religijnego systemu nad ludem Bożym. Systemu, który oficjalnie czci Boga Stworzyciela. I ostatnie teksty, 40 do 45, to ostatnie wydarzenia w tym wielkim boju zła i dobra. 12 rozdział to ostateczny triumf dobra nad złem i koniec tego 12 rozdziału, w zasadzie cała treść od wiersza 4 do 13, zapieczętowanie księgi i dodatkowe okresy prorocze, które też niektórym spędzają sen z oczu. 1290-1335 dni. A więc kiedyś królami północy to była Asyria, Babilon, Media, Persja. Grecy jako scalone państwo nigdy do tej kategorii nie byli zaliczani. Dopiero po upadku Persów, dopiero po upadku potęgi greckiej pod wodzą Aleksandra Macedońskiego i gdy zaczęli panować diadochowie, ci generałowie Aleksandra Macedońskiego, wtedy kształtują się królowie północy i południa. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać fizycznie i historycznie. Dokładnie tak jak Asyria z Egiptem. Tak Grecy z Grekami będą walczyć. Ale to się będzie przetaczać przez Palestynę. Do polaryzacji pomiędzy tym południem i północą dochodzi wtedy, gdy ukształtowała się religijno-polityczna władza w kościele chrześcijańskim. Wtedy zanika myśl króla południa. Wtedy wszędzie dominuje ten król północy, bardzo pobożny, bardzo oddany, a jednak tak wrogo usposobiony do Boga. 11 rozdział, gdybym zastanawiał się, jak oddać, bo nie jest łatwy do interpretacji. I to, co my tutaj będziemy robili, to musielibyśmy mieć seminarium kilkudniowe, żeby przejść wszystko, co znaczy tak zdanie po zdaniu, określenie po określeniu. Jeżeli to jest treść, ta linia i czasem tutaj rozczłonkowana, jeżeli to jest 11 rozdział, to pierwsze 4 teksty są jednolite. Tu nie można inaczej interpretować. Wykład jest bardzo prosty. Następnie do wiersza 16
względnie już jest prosty, ale już 16, 15, 16 wiersz. Dojdziemy do tego jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, że za dużo faktów w historii, jak nieraz brakuje faktów do wypełnienia proroctwa, tak tutaj w przypadku 11 rozdziału nieraz tych faktów jest za dużo. Począwszy od wiersza 16. Oj, tutaj coś się poprzestawiało. Zabrakło nam tego przedziału od 16 do 29, ale w ogóle w tym całym przedziale od 16 do 31 jest taki gąszcz wydarzeń, że wielu interpretatorów to już podzielili się na szkoły. I jedni widzą tam Greków, inni widzą tam Rzymian, inni widzą tam Kleopatry, Egipcjan i tak dalej. Sprawa się klaryfikuje i wyjaśnia pod koniec rozdziału, a sama końcówka 40 do 45 rozdziału jest tak klarowna, że bardziej być nie może. Nie wiem, czy tutaj są studenci seminarium, gdyśmy studiowali razem Księgę Daniela w latach 80. O, jest jeden. Tam studiowaliśmy ten 11 rozdział, zakładając na podstawie zrozumienia, jak historia powinna się toczyć. A w następnym roku, gdy znowu przyszła grupa i studiowaliśmy, to, cośmy zakładali, to już było spełnione proroctwo. I mówimy, a teraz gdzie? Wszystko wskazuje, że dalej. Było fascynujące. Poprzez te wszystkie wywrotki, które działy się w całym świecie. I w świecie religijno, również ateistycznym. Bo tu chcę powiedzieć, król południa jest, skoro nie chce znać Boga prawdziwego, jest utożsamiany z systemem ateistycznym. Ateizm to nie jest brak wiary w Boga. Ateiści są ludźmi wierzącymi, tylko w swoich bogów.